Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Szymek, i dzisiaj ze mną Narf! Hej! I robimy znowu walkę na głowach, czyli Szymek vs Narf, postanowiłem, że zabiorę kogoś łatwiejszego teraz, żebym wygrał. No i nie wiedziałem. Możecie zobaczyć, jak to się potoczyło z dealerem i możecie też zagłosować w tym momencie teraz na to, kto wygra ten według was pojedynek. Tak? Że mogą zagłosować, no? Tak, mogą zagłosować? Tak, to super, super. Ja bym zagłosował, możecie zagłosować na... Dobra! Pewnie na drugą opcję, no, no nic. No, ale możecie zagłosować w takim razie i zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podoba oczywiście taka seria. No i my zaczynamy chyba, co nie? Krok bijamy. Tak. Fu! No, i jeśli ktoś nie widział, to oczywiście lecimy od razu z klikaniem tutaj. Dobra, aha, już gramy. Już gramy, stary. Powiesz jakieś 3-4. Nie, no przecież przy wejściu od razu było. Klikaj, no jak dobrze, ile możesz, nie? Skoro tak mówisz. Ta. No i podobało wam się, powiem wam, że akurat nagrywam to na zapas wszystko. Ale wiem, że podobał wam się odcinek z Szendlim, bo wylądował nawet w zakładce na czasie. Więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bo na przykład Narf jeszcze nie miał filmów na czasie, haha. No i co? Miałem featured. No właśnie, to w sumie też dobrze. Ale to też dobrze przecież jest. Kurczę, ja muszę tutaj trochę poklikać. 30. Kurczę. Jak ja też muszę chyba musicali założyć, żeby mieć takie future i później mówić Narfowi: kurczę, Narf. Coś cię doganiam. Tak będę mówił przez całe moje życie. To kurczę. Dobra, ja w takim razie muszę sobie położyć. Jak tam ci idzie? Generatory stawiasz, kurczę, masz już jeden? No trzy. To hardcore. Bo ja też mam trzy akurat. Rzędy. Co? No. To fajnie, fajnie. To nieźle, Narf. Jakby co, to dam ci na przykład fory. Ja robię teraz generator diamentów. Aha, no jasne. Nie, no ja żartowałem. Nie, no dobra, a generator złota, to się ceni. To się ceni. To jest w miarę spoko, jak już masz takie rzeczy ostre. Naprawdę. No kurczę. Dobra, ja muszę tutaj klikać. Ale powiem ci, że zaczyna w pewnym momencie boli ręka już tak powolutku. Tak, tak, nie, szkoda. Nie. To na przykład weź nie klikaj, stary, to jest dobry sposób. Oj, dobra. Dobra, okej. Patrzę, jak ci idzie. To jest plan. Dobra, tak zrób. Ja tutaj teraz muszę sobie zrobić taką... Wiesz co, chciałem zrobić taki, mam pomysł, żeby cały świat w Minecrafcie obstawić właśnie w moich generatorach, wiesz? A generalnie nie możemy klikać, klikając tylko żelazo się nam tworzy, nie? Nic innego. Tak, tylko żelazo nam się tworzy, a na przykład złoto musimy... To ja ci tłumaczyłem przecież. No wiem, ale teraz się upewnić, chcesz po prostu... jakieś sztuczki przynajmniej mi na przykład, wiesz. A, bo... Tak. Tak właśnie lubię. Dobra. Lubisz jakąś taką sztuczkę zapodać? Tak. O tym jeszcze nie wie. Właśnie, dealer jak ze mną nagrywa, to też cały czas mówił, że... Bo ja się boję, że ty mi czegoś nie powiedziałeś tutaj, tak cały czas mówił. No, się dziwisz? Nie, bo ja mu nie powiedziałem o tym. Nie, no nie, a tak czy? Naprawdę wszystko było powiedziane. Aha, nie powiedziałem ci, że generatorów nie kładziemy obok główek, nie? Że nie, że nie, żebyś nie kładł na obok główek ten generatorów. A czemu? No żeby, wiesz, żeby nie oszukiwać. Żeby. No, no chociaż dobra. Możesz, bo to jest w sumie stone, łatwo wykopać. A chronisz już swoje głowy, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, bo przecież do mnie tak się nie wybudujesz. Po co miałbyś to robić? No właśnie, powiedz. Ja mam taką taktykę pewną. O kurczę, ty masz już fabrykę Golda, a jeszcze właśnie nie. Co to znaczy fabryka Golda? No, że... Myślę, że mam duże spawny z Golda. Nie, że masz już złote masz, a jeszcze sobie nie zrobiłem złota. No, mam 4 złote. No, widzę. A ile masz żelaznych? No, tak trochę mało. Tak, można tak powiedzieć. Aha, okay. 4 masz złota, tak? Czy już dołożyłeś? Teraz dodałem sobie żelazo znowu na wszelki wypadek. To fajnie. O, to już mam coś fajnego. Ja właśnie muszę trochę przyspieszyć, bo ostatnio jak nagrywałem właśnie z dealerem, to strasznie długo to zajęło wszystko. A teraz mówię, że kurczę, nie ma co tutaj się borykać z tobą. O Jezu, kupionie to co miałem. Jaka szkoda. Naprawdę. Ej, gdzie mi się... Gdzie to się... O, no, nie. Co się stało? Ej, zniknęło mi 30... Czego? 30 złota mi zniknęło. Może coś kupiłeś przez przypadek? Nie, właśnie nie. Wsadziłem to do...
Lol. Do czego to wsadziłeś? Wsadziłem to do tego, do minionka i ten. Mm-hmm. I to musiał... zniknęło. Niemożliwe. Ale 30 zł miałem tam. To trudno. No to jest nie fair i przez to przegram pewnie. Ta. Tak będzie akurat. No właśnie. Ta. Dobra, ja muszę ty więcej tego robić, bo ja czuję, że tutaj... W ogóle tak nie przemyślałem i chyba niepotrzebnie, że to jest zbroja w ogóle żelazna. To znaczy, co? Niepotrzebna jest skórzona zbroja tutaj, bo po co komu takie coś w sumie? No właśnie tak się też zastanawiałem, czy to na pewno jest warte tej ceny. Ile to tam kosztuje tak właściwie? No to kosztuje żelazne, wiesz, ale to byśmy musieli tak już atakować od razu, wiesz, chyba. No to bez sensu. No, ja to jeszcze zbieram trochę. O, ładnie, ideolo. I tutaj jeszcze, szkoda, że tego też nie da się jakoś szybciej zrobić. Jakoś pokombinuję, może... A już wszystko wiadomo, co się stało, dobrze. Co, wyrzuciłeś po prostu z ekipunku? Ale generalnie, generator złota kosztuje tyle sam... Dwa razy można kupić generator złota. Co ty gadasz? Za... no, za 64-32 żelaza i za 32 złota. Tak. Możesz. No to właśnie dlatego, to dlatego mi to zniknęło. Ja to kupiłem. To. No. To trochę chyba pieniędzy straciłeś. No co ty nie powiesz. Dobra, jeszcze poczekam tutaj. Raz, dwa, trzy. Dwa potrzebuję jeszcze. Dajcie mi dwa. O, właśnie. Jest git. Dobra. I czas powoli kupować diamenty. No właśnie też zaraz będę miał. Tak? Mhm. Tylko, że mi się wydaje, że ja to trochę szybciej będę miał. O nie, jeszcze nie, jeszcze jednak trochę. Mhm. Dobra, ale jeszcze potrzebuję trochę. I zaraz będę już gotowy na podróż w nieznane. Ale ci rozwalę szybko. Na pewno nie. Taki mam plan. Taki mam plan, zaraz zobaczysz, że on się może spełnić. Tak. Najgorsze przynajmniej... jest to, że nie chcę marnować czasu i na ciebie tam spoglądać z tyłu. Jakkolwiek to nie zawrzyj. No, ale nie chcę tego ja robić. Też tak nie chcę robić. No, matko. Każda sekunda jest ważna. No tak, właśnie ta. A ja też boję się, że w pewnym momencie ty możesz mnie zaatakować, kiedy nie patrzę. No teoretycznie tak. No teoretycznie tak. Tak mogę na przykład tobie zrobić, co nie? Ale się wyciszyłeś na chwilę. Wyciszyłeś trochę mikrofon chyba. Albo musiałeś coś krzyknąć. Może teraz. No krzyknąłem wcześniej, ale to tak, że nie było słychać. Ale jesteś cicho strasznie. Jak to? Naprawdę, jesteś cicho. Chcesz mnie po prostu teraz taką... Nie, naprawdę jesteś cicho, serio. O, już się zwróciło. Tak? Tak. To spoko. Chyba, że się i tak przybić trochę do mikrofonu, ziomeczku? No już. Nie, bo serio cię wyciszyło. Bez trolu. O kurcze. Jakie ty tam widzę, że masz fajne te... Jakieś diamont. A co widzisz? No diamont coś tam napisane na czacie. Na pewno powinieneś na to patrzeć? Nie, chyba nie. O, w końcu cię poprawiło, no dobrze, już masz dobrze dźwięk. A, no to dobrze. Już jest git. Kurczę, to jest tak niefajne. Co potem za te deksy mogłem kupić jeszcze raz? Nic. No nie chcę teraz... No poszukaj sobie, no ja ci tłumaczyłem wszystko, a teraz mi będziesz plątał w głowie. Jakieś bloki fajne, tak, bloki fajne i mogę, ale też mi się nie opłaca teraz. Dobra, ja muszę ty skupić na tym, żeby to tworzyć. Dobra, resztę zrobię potem. Okej. Kurczę, ile tego mam. Trzeba tego sporo tutaj zrobić. Dobra, jeszcze jestem bezpieczny. Co ty śpiewasz teraz? Pioseneczkę. Jaką? La Collegia. Nie znam takiej. No na pewno nie znasz, bo jest nowa i młodziutka i świeża. Dopiero poznasz, to będzie hit. Zobaczysz. Tak, o nie. Patrząc na perspektywie na to, że jedziemy do Warszawy. No nie, coś zepsułem. Jeden generator mi się zepsuł. A nie, jednak nie. Dopiero pierwszy generator ci się zepsuł? Tak. To fajnie. Właśnie. Dobra, próbuję teraz coś innego kupić. Dobra, jeszcze to. No i okej, teraz potrzebuję tak. Czy to się da jakoś przyspieszyć? Kurczę, chyba nie. A szkoda. Jakoś można było to zrobić lepiej. Co jesteś tak cicho nagle? No nie, no bo... O, to, nie, no bo na chwilę mi się ścięła gra i tak stwierdziłem, że nic nie będę mówił, wiesz? Aha.
To tak jest było. Bardzo fajne usprawiedliwienie tego, że nie mówiłeś. Dzięki. Starałem naprawdę. Się. Długo nad tym myślałem. Mhm, to bardzo dobrze. Bo ja już taki. Zaraz cię pójdę zepsuć w ogóle, nie wiem, czy wiesz. Ale nieprawda. Trochę tak, trochę nie. Boże, ciągle mi tutaj coś przeskakuje, to jest masakra. Kurde, znowu ten błąd zrobiłem. No, a jaki błąd? Nie będę ci mówił, bo... Powiedz. Bo go nie popełnisz wtedy. Aha, dzięki. Mhm. To znaczy, że wiesz, że możesz go jeszcze popełnić, jak ci nie będę mówił. O to mi chodziło. Powinienem się obawiać? Trochę tak. Dobra, muszę teraz popatrzeć, co tu jest innego. Dobra. To jestem w stanie teraz postawiać. Okej, okay, no i teraz tak, mogę się powoli już zacząć szykować. Okej, okay, to będzie najważniejsze chyba, żeby zrobić. I zaraz przejdę do trybu B. Takie mam tryby. Tryby B to brzmi fajnie. Tak? To super, bo wymyśliłem tę nazwę dosłownie przed chwilą. Tak? Tak. Kurczę, to ty jednak jesteś. Damian. Znaczy Szymek. Znaczy ciekawe, Krzysztof. Ciekawe ile osób wie, że ty się nazywasz Krzysztof, a nie Szymek. No, też się zastanawiam. Masakra! O nie, straciłem właśnie coś, co mogłoby mi się przydać. A dobra, kit. Kit Jololo, jak się to mówi okay, na ja dzieli. Kupiłem coś ważnego teraz, co mam nadzieję, że mi się przyda w przyszłości. Tak? Dobra, nie będę już pytał więcej. To mi wytłumaczyło. Dobrze. Wszystko. Dobrze. Dobra. No nie, o tak, dobra, ja już tutaj trochę szykuję się na to. To znaczy, jakoś próbuję oszukać system. No. Trochę nie wychodzi mi to, tak czuję. Aha. Ale no, może mi się jakoś uda. Jestem na to przygotowany. Nie tak jak ty na przykład, bo ty nie jesteś przygotowany. Dobra, zabierzmy jaka sobie masz to. Pewność? Ta. Bo ja o tym wiem. O, tak, 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 tak. Okej. Okay. Dobra. Jak tam ci idzie? Ziomeczku? Dobra. Nigdy się lepiej nie bawiłem. Ja trochę sporo pieniędzy przed chwilą wydałem. I zaraz sprawdzę, ile można zarobić na na maszynie Coin Pusher. O. Co to jest? Nie widziałeś od tego? Od kanału bez kanału? Są nie takie są takie filmy, że na czasie było bardzo dużo. I mi to teraz wyskakuje. Znowu ten błąd. Że wyskakuje mi cały czas, że ile można zarobić na kanale bez kanału? Co to jest za... Aha, zrobiłeś sobie kill off. Skąd ty wiesz? Aha, bo achievement jestem... wyskoczył na czacie. Aha. Dobra, powiedzmy, że tak. I teraz tylko potrzebuję zrobić jedną rzecz. O-o. Nie do końca mi to wyszło tak, jakbym chciał teraz. Okej. I teraz potrzebuję jeszcze rozszerzyć moją fabrykę. No to fajnie, rozszerzaj śmiało. Rozszerzam, tylko... że przeszkadza mi jedna rzecz, bo nie zdążyłem sobie kupić czegoś. I przez to... nie mam teraz czasu, żeby tym się bawić. Okej, okay, i lecimy szybko, tak. Zaraz skończymy już bawienie się generatorami. A to nie ma czegoś takiego jak perełka, nie? Nie ma. Zagit. A co? Nie no, żeby mi to nagle się nie pojawił za pleckami. Kurczę, szkoda, że nie dodałem takiego czegoś jak perełka. No, przecież... Dobra. Iterata. Niech będzie. O, w ten sposób. Teraz chyba będę miał już tego wystarczająco, przynajmniej na ten moment. I zaraz będę mógł coś się szykować. Dobra. Jeszcze zbiorę tylko to. Trochę jeszcze stąd. Dobra, mam wystarczająco chyba.
Więc tak, na początku potrzebuję sobie zrobić większy... O, większe to. Aczkolwiek mogę sobie jeszcze zrobić coś takiego. Okej, dobra, to mam. Ja się boję, bo ty znasz te wszystkie takie sztuczki Minecraftowe. Właśnie nie znam żadnych sztuczek Minecraftowych. Jasne, jasne. Ja jestem świeży Minecraftem. Świeży Minecrafter. No. Ledwo poznałem Minecraft wczoraj. Tak, ja też tak myślę. A to ja w sumie 2 dni temu, więc wiesz. To jesteś większym doświadczenie. Jesteś większym koksem w tą grę, więc. Tak, dokładnie. Więc sądzę, że ja jakoś nie miałem z tym szans. Więc easy, easy. Zaraz to jest ugrane w takim razie, widzowie. I jeśli oczywiście, słuchajcie, wierzycie w wygraną Narfa, to napiszcie w komentarzu, tak, Narf wygrasz, bo Narf wygra. Napiszcie tak, będę takie komentarze lajkował. Ale ty nie możesz lajkować nie na swoim kanale. Lajkować mogę, ale nie mogę serduszkować. A, no tak. Bo raz powiedziałeś, że będę serduszkował na tym. Wiem, właśnie, to mi się to przypomniało. Widzisz, jak się uczy na błędach, też się uczy na błędach. Mhm, to jest dobry tip, to jest dobry tip. Narf bawi i uczy. Otóż to. Dobra. Jeszcze polecę z większym hardcorem. Tylko nie otwarłem. A ty pewnie coś enchantujesz, nie? Nie, jeszcze nie. A ty coś pewnie enchantujesz, co nie? Nie. Jeszcze nie. O, to nie jest złe w takim razie. A już sobie kupiłeś wszystko? Na przykład? Jeszcze wszystko nie. To szkoda. Bo ja na przykład już tak. A jeszcze wszystkiego może nie. Jeszcze ciebie nie kupiłem tylko. Ale to zaraz to się jeszcze nadrobi, tą sytuację. O, dobra, teraz tak, teraz potrzebuję sobie jeszcze kupić tylko to. To kupmy tak w miarę, nie przesadzając też, bo ostatnio przesadziłem trochę. Dużo budowałeś swoje bloki. Nieprawda. Dobra, to i to. Okej. Jak tam się bawisz? Okej, teraz... Halo? Wywaliło mnie. Czy wrócę? Tam gdzie wezmę. Wrócisz. To czekaj, nie kop, żeby było fair. Ale nie... No to dobra, nie kopię nic. Nawet nie zbieram. Nie zbieraj. Dobra. Czekaj, bo nie mogę dołączyć. Nic nie robię. No ja nie mogę, cool not connect, czemu? To poczekam chwilę. No bo byłeś jeszcze w grze, wiesz? Teraz? To jest kiedy mogę... Możesz już. O. Uwaga, connecting. Dobra, jestem. Dobra. I teraz tak. Potrzebuję pewnej rzeczy, która mi pomoże teraz. Więc to chyba będzie w tym miejscu, tak mi się wydaje. O tak. Okej, dobra. Teraz potrzebuję tego w kicior. Nawet więcej jeszcze. Okej. Jeszcze. Teraz potrzebuję tego trochę. Okej. I chyba tyle mi starczy tego w sumie. Jeszcze kupmy sobie to. I dzięki temu teraz chyba będę mógł zrobić to, co chciałem. Czyli... Zaraz zobaczycie. Okej. Jak tam ci idzie, Narf? A super. Co już zrobiłeś w życiu? A wiesz? Nie wiem. Okej. Trochę zrobiłem coś nieprzemyślanego, w sensie, że to nie robi mi na niekorzyść, ale dziwnie wygląda. Bardzo dziwnie. Tak? A co takiego? Zobacz. Co tam robisz? Aha. Dobra, ja już widzę, co zrobiłeś nie tak. Co zrobiłem? Że urodziłeś się. A tak, dokładnie. Dobra, jeszcze mam przynajmniej trochę więcej tego. I to mi powinno teraz pozwolić. Dobrze, że teraz... Bo zainwestowałem w coś, co wydaje się, że powinno być mniej ważne od diamentów i w ogóle. Ale dla mnie chyba to będzie ważniejsze w tym momencie. I chyba to będzie... To jest coś, co mi pozwoli chyba to wygrać. Nie wiem, czy wiesz. Dobra, jeszcze momencik. Okej. Dobra, i teraz tak. Tutaj co jest? Nic ważnego. Tutaj mogę to ulepszać. Dobra, to jest tu. Niech będzie. Nie, tutaj nic z tych. Okej, ale tu mam coś. Pewnie. Nie. Nigdy w życiu.
O Jezu, już widzę te wszystkie te... Gdzie ty to widzisz, stary? Ty masz X-raya pewnie. Dokładnie tak. Oj, chyba bardziej w to zainwestuję teraz. To jest... O! Ohohoho! Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Dobra, nic z tych rzeczy. Tutaj też nie. Kurczę, nie mam tak... O, to może być spoko, to sobie później zrobię. Tylko jeszcze potrzebuję sobie coś zrobić. Tak mówię tajemniczo, albo widzowie no widzą, a ty nie. Widzowie widzą, a ty nie. Ty nie jesteś upoważniony do takiego oglądania takich rzeczy. Kurczę, szkoda, chciałbym. Dobra, ale najpierw, zanim to jeszcze zrobię, potrzebuję wejść do bloków. I coś mnie denerwuje już, więc muszę to sobie kupić. Okej. Okay. Teraz wrzucę sobie całe to... O, niech będzie, tak? U matku, ja tego mam teraz zwykłą. Masakra, stary. A jacie. No, jacie. Jak ci tam idzie? Jeszcze do mnie budujesz? Jeszcze nie. Szkoda. Czy ja będę musiał przyjąć inicjatywę tutaj w tym? A śmiało. Dobra, to zaraz lecę. Tylko zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Ej, czy my, nam głód spada, czy nie spada nam głód? No, ani trochę. To ja zobaczę, czy czasami nie ma poziomu trudności innego. O Jezu, ile tego mam, nie widziałem. Czego? A nie interesuj się. Dobra. Ale widzę, że już jest śmiesznie w takim razie, jak widzisz, że coś masz, a tak naprawdę tego nie masz. Czy ja to mogę tak? Nie. Okej, okay, to jeszcze potrzebuję tak około... No niech będzie tyle, już chyba więcej nie będę potrzebował. Dobra. Zobaczmy, let's see. Czy jestem w stanie to wygrać? Ostatnia rzecz, jaka mi została już. Tak naprawdę. I chyba odważę się zenchantować. Co ja mówię? Ty to. Okej, okay, to jest spoko. To niezbyt. Dobra, coś będę musiał zaryzykować teraz. Aha, dobra, jeszcze mam trochę. Jak tam? Jesteś cicho coś, strasznie. No bo tak. To będzie czego. Dobra. Please. O, idealnie. Teraz tak, chyba to. Niech będzie. No, trochę słabo z tym wyszło. To też sobie przygotuję. I... ostatnia rzecz, dobra. Miejmy nadzieję, że to się wszystko uda. Szkoda, że tak długo tutaj się to robi. Okej, okay, i zobaczmy w takim razie, czy jestem w stanie coś z tych rzeczy. Dobra, lecimy z tym. Tam to będzie trochę mniej ważne. Za dużo mówisz, trochę mnie to nie takim... Wstawię taki stan pewności. Że co? Że jesteś... że nie obawiasz się tego, że mogę coś ci teraz zrobić niedobrego, tak? A, tu jeszcze jedną rzecz trzeba kupić, tego nie wiedziałem. Ale to jest ten problem. Dobra. I sprawdźmy teraz. Oj, i zaraz zobaczymy, ale to też nie ma co się obawiać, bo zaraz nie wiem, czy wiecie, ale ja mogę tak mówić o jakichś pierdołach, a tak naprawdę się buduję do Narfa teraz. O Jezu, co ja się kupiło? Już się budujesz? Ta? Nie widać? No nie, robisz to zbyt mało efektownie. Szkoda. O, czemu tego nie mogę... właśnie. Dobra. I dwie ostatnie rzeczy, jakie chciałem zrobić. To słuchajcie, tutaj muszę się dostać do tego miejsca właśnie. I... o, coś takiego. Okej. Może... o, właśnie. I zabierzmy sobie jeszcze tutaj co nieco z tego. I czy ja mam wszystko, co bym chciał mieć? Chyba ta. Albo nie. Chyba ta. Teraz chyba ta. Albo nie. Teraz chyba tak. Dobra. Więc słuchaj. No. Muszę jeszcze zrobić jedną ważną rzecz. Kurczę. Dobra, to zabiorę. Okej. Jeszcze to. Dobra. I jeszcze... Dobra, muszę jeszcze chwilę pozbierać niektóre rzeczy.
i będę możliwe, że niedługo gotowy. Na małe co nieco. Dobra, jeszcze chwila. Tutaj jeszcze to zbiorę. Oho, dobra. Uważam, że strasznie się skupiam teraz, więc nie mówię. A dlaczego się tak... Wow! Co to się tu stało? Nie, czekaj, o co ci chodzi? Bo może nie zauważyłem czegoś. Co się stało? Co? Powiesz mi, bo ja jestem się niecierpliwie teraz. Okej. Dobra. Okej, niech będzie, tak? Co ty robisz? Przepraszam. Bardzo. Ta? Ej, bo ja bym tutaj spadł zaraz, wiesz? Podobno teraz się zawsze zacznę. Ale czemu ty nie... Ej, czemu ma... mówiłeś, że nie ma łuków? Jak to nie? Nie mówiłem, tak? Powiedz, nie mam łuku. No to czemu nie masz łuku? Hej! Narw, a wiesz co? Ej, no to jest nie fair, mówiłeś, że nie masz. Takie coś mówiłem? Kiedy niby? Nie pytałem o łuk. No to ja musiałem być skupiony wtedy na czymś. No to właśnie, oszukujesz. No ale przecież mogłeś sobie przejrzeć wszystkie. Nawet ci dałem 3 minuty przed filmikiem na to, żebyś zobaczył, co jest w sklepie. No nie, no i przegrałem, to bez sensu, to za dużo. Nieprawda. W tej grze. Okej, jedna głowa rozwalona. Czemu ty nie zakopałeś tych głów w ogóle? No bo nie zdążyłem. No bo zapomniałem o nich, no i to jest bez sensu, no! Nienawidzę tej gry! Ta? Ja nie ta? Mogę! Jak się bawisz? A wiesz co, jeszcze w ogóle zapomniałem ci jednej rzeczy zrobić. O! No nie! Patrz, o ja! Czemu ty w ogóle? Co ty tutaj zrobiłeś? Co? Czemu ty tak dziś... Endstone'em. Ok. Aj. Ej, nie, bo ty mnie w ogóle nie zabijesz. Czemu tak robisz? Dobra, ja muszę... Zaciąłeś się. Czemu się zaciąłeś? Co ty robisz? Kupiłem sobie koksa. Aha. Ciebie się zrzucić nie... No, bo ja mam chyba... Czemu tak szybko bijesz w ogóle? No właśnie zapomniałem, że to nie jest taki craft. No i tak byś nie zabiłem przecież. Jak to nie? Jak ja cię zrzucę, Zara? Nie zrzucę. O matko. Ej, bo mi tutaj ten. No nie! Czego nie zrobię? Ja nie mogę. Dobra, i ostatnia głowa mi została. Co? Ten. O. Ej, bo ci tutaj zostawiłem jeszcze ten. Ale czemu ty tak zakopywałeś to strasznie? Oje. Uwaga. Ej, bo ja w ogóle kupiłem efficiency. Ja się nie mogę nim pochwalić w ogóle. Bo ja specjalnie kupowałem takie coś, żeby cię szybciej rozwalić tutaj, wiesz? A ty po prostu... O. O nie. Ej, trafiłem! Odbiła się strzała i trafiła we mnie. A wiesz w ogóle, że ja mam Thornsa? Czyli ty sobie zabierasz obrażenia. O kurczę. Zabierasz sobie obrażenia w momencie, kiedy mnie bijesz. Kurde, trochę. O, tak, tak. Przecież ty jesteś koksem w Minecraft. Dobra. O nie, co ty robisz? Weź przestań! Aaa, dobrze. Kurde. Spokojnie, jeszcze dam ci szansę, żebyś mnie zaatakował i w ogóle. Bo tak to. Tak to nie miałeś szans ogólnie, wiesz? Dam ci szansę, patrz. O. Tutaj na przykład ci daję szansę teraz. Jeszcze tylko zrobię tak. I teraz masz już bardzo duże szanse na przykład, żeby mnie... O, jeszcze trochę na przykład. O, tak mniej więcej. Nie no, jeszcze może trochę. Narw, patrz teraz. O, i mam taką wieżę teraz, wiesz? Starałem się jak mogłem, możecie docenić łapkami w górę na przykład. Ale mam jeszcze jeden pomysł.
żeby być takim już koksem w Minecraft bardzo dużym, to zrobię coś takiego. Co się śmiesz? Co ja tu dowaliłem? A nie, to zapomniałem, że i tak nie zrobię tego. Co tam zrobiłeś? Co tam robisz? Co tam robisz? Wiesz, że to jest nieładne, nieładne zachowanie z twojej strony. Bo już nie mam miejsca na diamenty w ekwipunku. Co? No. Ojej. No, więc sobie kupię tak z 10 koksów, okej? Okay? Dobra. Dobra, umówieni jesteśmy, to spoko. Trata. Ale mam jeden fajny pomysł. Taki naprawdę fajny pomysł, zaraz zobaczysz. Ta? Bo mi została jeszcze jedna głowa twoja do zdobycia. A żeby ten fajny pomysł ci pokazać, to potrzebuję tak. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze. Tak? Tak? I chyba jestem gotowy, żeby ci ten pomysł pokazać. Dobra, starczy mi tyle. Co tam? O nie, otworzyłem sklep przez przypadek. Jak się bawisz? Ale to nic nie zrobisz w sumie. Jak to nie? Zobaczysz zaraz. Oprócz tego, że zginąłem przez siebie. Boże, mi zostało pół serduszka. No właśnie, to jest cały plus tego wszystkiego. Aha, a teraz... A skąd ty się tu? Jakie masz ulepszenie? Jaki masz enchant? Żadnego. Ale nauku. Power 1. Czekaj, ci muszę tutaj jeszcze... Co ty zrobiłeś znowu tutaj? Założyłem znowu jeden malutki błędzik. O nie, czemu? Chyba. No bo to było pod tym. Właśnie, teraz wygrałem, patrzcie, z Nathem. Przecież... Ale ty, jest bug w tej grze. Co ty ale gadasz? Ale bym cię mógł wykończyć. Czym? A nie, dobra, jednak nie. Bo jak się ginęło, to się respiło na swojej bazie, a nie na respie. No. Dobra, to jednak nie było tego. A co chciałeś? Nie, bo myślałem, że jak zginąłem, to zapomniałem, bo się odrodziłem w tej, w respie, na respie. A, bo nie zdążyło cię ten. Twojej tej. Przeteleportowałem się do twojej bazy. A. No, tak nie, no ale... A, że przyszedłeś teraz do czerwonego. Ja. No dobra, ale słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Ze mną był Narw. I tym razem szybko poszło. Wszystko poszło szybko? Szybko poszło, ponieważ zdążyliśmy zrobić enchanty, a z dealerem tego nie robiliśmy. Więc zdążyliśmy wszystko zrobić i zajęło to nam nawet szybciej trochę czasu, więc w miarę spoko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej, napiszcie oczywiście youtubera, jakiego chcecie kolejnego, w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Cześć! Czemu?